Ładna dzisiaj była pogoda. Drogowcy i tak są zaskoczeni. Zawsze chciałem zostać komunistą. A co się stało, że się nie udało? Nie przyjęli go do PO. No wiesz. Matrix się nie spełnia. No i zaczynamy konserwę. Dokładnie. No, kolejka. Zdrowie! No i nie załadowałem oczywiście dżingla wprowadzającego. Nastroiliśmy się rozbiegówką. No. Możecie być, towarzysze, przekonani, że my tak samo jak wy jesteśmy ulepieni z tej samej gliny i nie mamy innego celu jak ten, który żeśmy zdeklarowali, i to jest podstawowy program naszego działania. Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Konserwa. Ja serdecznie wszystko pierdolę, panie majorze, i wszystkich. Czerwca 89 roku skończył się w Polsce komunizm. Musicie uwierzyć za wszelką cenę. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza niebawka. Śpiewa piosenka, że walczał z tej strony. Ja chciałem, chcę, tylko że oni nie pozwalają, a ja nie mogę, bo ja nie mam mocy wykonawczej. Ale to nie ten piosenka. I uważaj, że nasi niepodwinięci, to niech pomyślą, że to nie ja. Pomóżmy Wałęsie lepiej to zrobić. Odpiew się wyrzuca. Może się odpiew do generała. No i panie, i kto za to płaci? Pan płaci, pani płaci. My płacimy. To są nasze pieniądze, proszę pana. Społeczeństwo. Kontestacja. Konserwa. No wsiada pan czy nie? Na co pan czeka? Okrętu się pan spodziewałeś? Na górę jedzie? A gdzie ma jechać? W bok! Precz z komuną! Teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Witamy bardzo serdecznie w konserwie. Prowadzą Jabolissimus i Kreator, a naszymi gośćmi są Jakub Kulesza z Kolibra oraz Olo Zioło. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Spotkaliśmy się tutaj, w tej wyjątkowej okazji, po pierwsze, żeby porozmawiać ze świeżo wybranym prezesem Kolibra, a po drugie, w rok po protestach antyakta, żeby porozmawiać z Olo Zioło, żeby nam tu wyjaśnił, czy to akta to już odsunęło się od nas, już nie jest takim zagrożeniem, czy wciąż tam gdzieś grozi. I co od tamtego czasu się zmieniło? No to zacznijmy może od Kuby. Kubo, opowiedz nam w skrócie, jak widzisz działalność Kolibra za swojej prezesury? O, w skrócie to będzie bardzo ciężko, ponieważ wizja jest bardzo szeroka i no jest naprawdę tyle do robienia i tyle ciekawych akcji i projektów, w które można się zaangażować, że nie wiem, czy by starczyło całej audycji. Natomiast mogę powiedzieć tak w skrócie, przypomnieć, jakie projekty są realizowane w Kolibrze. Może nie każdy wie, każdy kiedyś tam słyszał, że Koliber jest, że Koliber działa, że praktycznie w każdym mieście ktoś z Libra jest, wszędzie jest jakiś oddział, natomiast nie każdy wie, jakie konkretnie projekty realizuje Koliber.
Także od tego mogę zacząć. Natomiast zatem właśnie zacznijmy od tych akcji, które trwają już długi czas. Mhm. Znaczy tak, aktualnie najciekawszych akcji, to może zacznę od tych edukacyjnych, ekonomicznych, bo akurat te są mi trochę bliższe z racji zainteresowań. To przede wszystkim projekt Lekcja Ekonomii dla Dzieci. W tej chwili trwa już druga edycja, projekt jest prowadzony cały rok i polega na tym, że przygotowaliśmy, głównie Jacek Marszałek przygotował program nauki Lekcji Ekonomii składający się z 9 lekcji i obecnie w pięciu miastach w Polsce realizujemy to w szóstych klasach szkoły podstawowej. Właśnie teraz przed audycją wróciłem ze szkolenia z jednej lekcji. Przeprowadziliśmy lekcję piątą i szóstą i muszę powiedzieć, że jestem zaskoczony, bo bardzo fajnie to wygląda i nie mogę się doczekać, aż będę je prowadził, bo sam osobiście prowadzę lekcje w dwóch klasach. U swojego brata rodzonego w Puławach i u swojej siostry ciotecznej w Warszawie. Także to jest jeden projekt. Czy dzieci są zainteresowane taką lekcją? Gdyby to był wykład, to w żadnym wypadku nie wysłuchałyby nawet 5 minut. Ale lekcje są tak skonstruowane, to jest taka formuła, że przeznaczone właśnie dla dzieci, żeby ich zainteresować. Lekcje opierają się, sam program, czyli materiał, jaki sprzedajemy, jest opracowany na bazie, można powiedzieć, ludzkiego działania Austriackiej Szkoły Ekonomii. Natomiast sposób, w jaki to sprzedajemy, jest przystosowany do wieku dzieci. Ponieważ wszystkie prawa ekonomiczne, zasady wolnego rynku pokazujemy w formie zabaw z dziećmi. I lekcja wygląda każda mniej więcej tak, że jest 5 minut pogadanki z dziećmi, a później realizowana jest jedna zabawa, która trwa do końca lekcji, później są wyciągane z niej wnioski. Czy możesz przedstawić zarys, jak wygląda ta zabawa, ale tak, żeby oczywiście nie zdradzić. No właśnie, nie chciałbym zdradzić. Jedną może podam. Czyli się nie da tak zupełnie, ale tak może taki jakiś zachęcający obrazek. Dobrze, to powiem, jak wygląda zabawa może z trzeciej lekcji w interwencję. To może jak to zdradzę, to się nic nie stanie. To znaczy, lekcja polega na tym, że bierzemy na lekcję, przygotowujemy dwa rodzaje cukierków, załóżmy czekoladowe i owocowe. I na początku lekcji dzielimy klasę na dwie grupy i rozdajemy jednej grupie cukierki czekoladowe, jako że to jest kraj czekoladowy, drugiej grupie rozdajemy cukierki owocowe, bo to jest kraj, który produkuje cukierki owocowe. I prosimy dzieci, aby się wymieniały tymi cukierkami między sobą, tak żeby mniej więcej jakąś cenę ustalić itd. I następnie po wymianie pytamy się, czy są zadowolone, czy wszystko jest w porządku i bawimy się w rząd, a mianowicie testujemy kilka interwencji. To znaczy najpierw testujemy cła, później testujemy dotacje, czyli traktujemy klasę jako gospodarkę, jako żywy organizm i pokazujemy, jak wygląda, jak tutaj kogoś zdotujemy, albo damy cło, tak jak na rowery z Chin cło wynosi 50%, tak dajemy na jakieś cukierki. Albo jedno dziecko z klasy, z kraju owocowego produkuje cukierki czekoladowe, ale kiepsko jej to wychodzi, więc je dotujemy kosztem innych dzieci. No i dzieci na własnej skórze przekonują się, jak działają interwencje państwowe. A jak działają? No to trzeba wziąć udział w zabawie, żeby się przekonać. No tak, i to jest kolejne że tak powiem, założenie całego projektu, że niczego nie mówimy wprost. Nie mówimy, że urzędnicy są źli, że dotacje są złe. No nie mówimy, że tak powiem, trzeba nastawiać się przy produkcji na zysk. Nic z tych rzeczy nie mówimy. Dzieci same powinny do tego dochodzić. Jeśli dzieci do tego nie dojdą, to widocznie było źle przeprowadzone na lekcję. Ale do tej pory prowadzący są zadowoleni, dzieci tym bardziej, wychowawczyni i rodzice także. To już druga edycja. Jeśli ktoś by był zainteresowany, to będziemy prawdopodobnie kolejną edycję dopiero we wrześniu będzie trwała rekrutacja na prowadzących. Także zapraszam, zachęcam, ktoś był zainteresowany prowadzeniem takich lekcji. Okej. Okay.
przedstaw nam jeszcze kolejną. Jezu, ale tych projektów to mamy 10. Tak, mam każdy opowiedzieć. No to chociaż wymienię. Obecnie czasu, dla warszawskich licealistów zorganizowaliśmy konkurs ekonomiczny Akademia Kolibra. Zresztą kontestacja jest patronem medialnym tego konkursu, więc zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. Nagrodą w konkursie, konkurs polega na napisanie pracy na jeden z trzech wybranych tematów, a nagrodą w konkursie jest dla 30 najlepszych osób udział w ekskluzywnym ekonomicznym seminarium prowadzonym przez polskich wybitnych ekonomistów. Pierwsze seminarium będzie prowadzone przez profesora Leszka Balcerowicza, kolejne przez prezesa Instytutu Misesa Witolda Falkowskiego, przez ekspertów Centrum Adama Smitha, przez ekspertów Centrum Analiz Stowarzyszenia Koliber, także i dodatkowo w grę wchodzą nagrody rzeczowe, bardzo atrakcyjne. Także to jest kolejny projekt. Tak wspomniałem już o Centrum Analiz Kolibra, to raczkujący projekt, jeszcze trwa przygotowanie pierwszej analizy raportu na temat stanu systemu emerytalnego w Polsce. Kolejny edukacyjny projekt to Latający Uniwersytet Kolibra. To już ja trochę o nim wiesz, bo cię kiedyś zachęcałem do niego, aczkolwiek obecnie skupiliśmy się na LEDzie. Natomiast w przyszłym roku będzie też startował prawdopodobnie przy współpracy z Instytutem Misesa podobny projekt jak Lekcje Ekonomii dla Dzieci, tylko przystosowany dla szkół średnich. Będzie się, taki mam tytuł roboczy, LEM nazywał, Lekcje Ekonomii dla Młodzieży. No my też prowadziliśmy jako łódzki oddział podobne działania. Mm-hmm. Alternatywne lekcje przedsiębiorczości. Tak, tak, tak. A spotkałem się z tym nawet osobiście. No i teraz dobrze. Jakubie, mm-hmm. naopowiadałeś, pozwolę ci trochę zwilżyć gardło. To tylko edukacyjne projekty, jeszcze wiesz, mamy oczywiście, szereg innych, ale to do innych, dam ale okazję drugiemu wam się wykazać. No właśnie, sprawdzimy, czy Olo jeszcze tam jest. Halo, Olo, jesteś? Tak, ja zacznę od gratulacji wobec Kuby, bo niestety nie mogłem być na wyborach Kolibra, tam sprawy zawodowe i rodzinne mnie zatrzymały, ale tutaj nie mówiliście tego na początku, ale Kuba odniósł imponujące zwycięstwo, a miał bardzo godnego przeciwnika, więc tym bardziej gratuluję mu zwycięstwa, ponieważ no, Stowarzyszenie Koliber to nie jest stowarzyszenie powstałe wczoraj, tylko już ze swoją bogatą historią, ma wielu znamienitych przedstawicieli, którzy gdzieś tam funkcjonują w sferze publicznej. Z wieloma udało mi się współpracować. Mam nadzieję, że z Kubą też coś wspólnie uda nam się zrobić. I mówię, no na początku chciałbym przyłączyć do gratulacji, bo chyba tego trochę zabrakło. Dziękuję za te ciepłe słowa i oczywiście na pewno będziemy mieli niejedną okazję do współpracy. Tak, tak. A teraz, jeśli mogę tu jeszcze na chwilę się wtrącić, to jeszcze byłem na ciekawej akcji Kolibra, która promowała ten film taki antyaborcyjny. Tak, Baby. Znaczy, to nie jest może antyaborcyjny, to, no można tak powiedzieć, to jest film pro-life. To pokazuje, jak to wygląda, jak to się może skończyć. Mm-hmm, to znaczy, on nie dotyka może samej aborcji, tylko no bardziej pokazuje, jak piękne jest życie. O tak bym to ujął. Także ma uczulać społeczeństwo na temat aborcji. Może każde życie tak jest warte coś. Dokładnie. I my również jako konserwa w pewien sposób staramy się patronować tej akcji. I teraz puszczę dżingiel, a za chwilę wrócimy do rozmowy z Olem. Konserwa wspiera akcję Koliber dla Życia. Koliber dla Życia to akcja, która ma na celu ochronę życia od poczęcia. Projekt ten ma uświadamiać polskie społeczeństwo, jak poważnym problemem społecznym jest zabijanie nienarodzonych dzieci. W pierwszej połowie października wystosowaliśmy razem z posłem Przemysławem Wiplerem interpelację w sprawie polskich szpitali finansowanych przez NFZ, w których w 2011 roku dokonywano aborcji. Koliber wyruszył także w Polskę z filmem October Baby. Jest to oparty na faktach obraz o dziewczynie narodzonej podczas aborcji. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy na film, a informacje o projekcjach można znaleźć na stronie dlażycia.koliber.org. W komitecie honorowym akcji są Przemysław Babiarz, Jacek Karnowski, ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Sławomir Olejniczak, Grzegorz Braun, Łukasz Adamski, profesor Jacek Bartyzel, Paweł Kukiz, Tomasz Terlikowski. Akcja Koliber dla Życia. No i jak na wyżej wymienionym przykładzie, akcje toczą się i dzieją. Ale właśnie, Olo,
przypomnij nam, co się działo rok temu w sprawie akta. Ja myślę, że to tak to trochę niezręcznie mi po takiej ostrej reklamie, to ja zacznę od takiej od takiego mini świadectwa w takim wypadku. Ja jestem czwartym dzieckiem i takim późnym dzieckiem swoich rodziców, ale jak mama była ze mną w ciąży, to podejrzewano właśnie, że mogę mieć mongolizm. No i lekarze zalecali aborcję. I moi rodzice wykazali się takim heroizmem, to chyba tak to należy ocenić, no sprzeciwili się, podjęli całe to ryzyko. Ci, którzy mnie znają, no wiedzą, że raczej mongolizmu nie mam, ale no chciałem podziękować w takim wypadku swoim rodzicom za ten ich heroizm, no i za to, że tutaj mogę być między wami. Ale to już... To my też dziękujemy, tak, dołączamy. Znaczy, że odważne wyznanie, to jestem zaszokowany trochę. To tak a propos mojego stanowiska, ja się też bardzo późno o tym dowiedziałem, właściwie po studiach, kiedyś rodzice mi w końcu gdzieś tam powiedzieli, bo to pewnie jakoś wynikło dla nich to naturalnie, no w obecnych czasach trochę pewnie inaczej tak te sprawy wyglądają. Teraz jak rodzina ma trójkę dzieci, to już się uznają za patologiczną, nie wiem czemu, bo ja znam wiele rodzin licznych i bardzo inteligentni ludzie z nich pochodzą i wykształceni. Także znaczy ja myślę, że to też jest trochę inna kwestia, pewnie wtedy była wiedza mniejsza, różne inne rzeczy, prawda? To był pewnie jakiś taki naturalny, no, naturalny odruch, no ale no mówię, no pewnie w obecnych czasach, myślę, że zawsze to jest jakiś heroizm. No ale wracając do tego, co się działo rok temu, to tak trudno, żebym ja mówił, co się działo, to myślę, że słuchacze nasi wiedzą, co się działo, bo oni to zrobili, no 100 tysięcy młodych Polaków na ulicach wielu miast protestowało przeciwko umowie ACTA i doprowadziło do zmiany obowiązującego prawa w Polsce, ponieważ ta umowa ACTA była wprowadzana przez instytucje nie tylko w Polsce, ale też w ramach Unii Europejskiej, ale w Polsce mieliśmy do czynienia z takim faktem, że obecnie panująca klasa polityczna właściwie jednogłośnie popierała tą umowę. Gdzieś tam na marginesie w Parlamencie Europejskim Sojusz Lewicy Demokratycznej był przeciwko, ale nie rozumiejąc za bardzo tego faktu, czy tej umowy, nie był w stanie jakby sprzedać tego w Polsce i mówić, że jest przeciwko. Ale to rzeczywiście tak było, że w ramach Parlamentu Europejskiego oni byli przeciwko. No w każdym razie 100 tysięcy młodych Polaków doprowadziło do takiej sytuacji, że premier Donald Tusk, który mówił przed wyborami niedawno, kilka lat temu, że nie ma z kim przegrać, wydawało się, że jest, ma potężną władzę, twierdził, że nie zmieni zdania i że jest absolutnie za ACTA. Później, kilka tygodni później, zmienił zdanie o 180 stopni, także w Polsce w ubiegłym roku dokonała się może nie rewolucja, ale pewna rewolta obywatelska, to znaczy młodzi obywatele, często niepełnoletni, a więc jeszcze nie posiadający praw wyborczych, bo wśród tych 100 tysięcy ludzi było kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi w wieku, nie wiem, 15, 16, 17 lat, doprowadziło do tego, że poza systemem politycznym, poza partiami politycznymi, poza, nie wiem, związkami zawodowymi, doprowadziło do zmiany obowiązującego prawa w Polsce. Więc ja myślę, że to jest najważniejsze, że ten ruch obywateli, których łączył pewien sprzeciw i obrona wolności, doprowadził do zmiany. To myślę, że w takich krótkich słowach to pewnie teraz bardziej widać po roku, bo wtedy to się odbywało w sposób w dużej mierze niezorganizowany, ale też po roku mniej więcej wiemy, że tych liderów takich opinii, czy tych liderów protestów, to było kilkaset osób w skali kraju. Oni się gdzieś skrzyknęli w internecie, gdzieś się zorganizowali, znaleźli. Coraz więcej z tych osób gdzieś w środowiskach internetowych jest dostrzeganych. Wielu było jeszcze w ubiegłym roku anonimowych, ale wiemy też, że to nie było już z perspektywy czasu jakieś jednorazowe działanie, ponieważ ci ludzie gdzieś co jakiś czas są widoczni. No, czyli tak nie było to tak zupełnie niezorganizowane, tylko oddolnie właśnie społeczeństwo pokazało, że umie się sprzeciwić władzy i bardzo dobrze. Ale to wynika, to niezorganizowanie, czy co zorganizowanie, wynika z pewnego, trudno to nazwać kodu kulturowego, ale pewnego jakiegoś momentu, w którym ludzie poczuli, że
politycy próbują zawłaszczyć ich podstawowe wolności. Oczywiście duży, duży aspekt związany z aktem miała sprawa, kwestia ekonomiczna, tak? To znaczy, no wielu Polaków nie stać na pewne treści w internecie i to jest dramat, bo to nie jest tak, że Polacy chcą, nie wiem, kraść, być złodziejami, tylko ich po prostu na to nie stać. No właśnie, właśnie. To jest taki pewien koszmar kraju na dorobku, ale też w wielu aspektach chodziło o taką pewną gwarancję wolności i tego, w jakim duchu rodził się internet. Bo ja pamiętam debatę z premierem, kiedy wręczyłem mu wniosek w sprawie referendum i on powiedział, że absolutnie jest przeciwko i absolutnie akta wejdzie. Później oczywiście zmienił to zdanie, jak pamiętamy. To warto przypominać, bo to myślę, że to jest wielka zmiana, której dokonali obywatele. Ale wielu tam ekspertów z środowisk takich zaangażowanych bezpośrednio w internet, ludzi z politechnik, informatyków, też socjologów zajmujących się kwestią społeczeństwa informacyjnego, mówiło, że jakby idea internetu od początku była taka, że to ma być pewne miejsce wolności, pewne miejsce przekazywania informacji. I myślę, że to jest coś, co jest niezwykle ważne. To znaczy ta idea wolności, która się ciągle pojawia, bo w międzyczasie tutaj chronologicznie wiele rzeczy się wydarzyło, mniej lub bardziej ważnych w Polsce, ale pamiętamy też, że na jesieni zaczęły się dyskusje już międzynarodowe nad kontrolą, nad pewną cenzurą w internecie i ta dyskusja się toczy, ta dyskusja trwa i myślę, że kwestia ACTA to był taki moment przełomowy, bo spektakularny w Polsce, właśnie związany z tym, że władza zmieniła zdanie, że nie wiem, krzyczeli Niemcy młodzi po polsku na demonstracjach w Niemczech właśnie słowa wsparcia, słowa otuchy wobec polskich demonstrantów. Coś, co pewnie nie wydarzyło się od 80 roku, ale to jest coś, co nam będzie towarzyszyło. To znaczy dyskusja wokół wolności w internecie. To jest coś, co się wtedy jakby narodziło. I myślę, że coś, co jest też niezwykle ważne, to znaczy ten mijający rok pokazał nam, że pewne kwestie związane właśnie z takim buntem przeciwko cenzurze, przeciwko inwigilacji powodują, że zaczyna się pewna dyskusja na temat przyszłości. Ta dyskusja przenosi się w ramach na przykład Europy, z Parlamentu Europejskiego, nie wiem, ze sfer klasycznej polityki, parlamentów, właśnie w trzeci sektor, w jakieś organizacje pozarządowe, ale też na uniwersytety i młodzi 20-30-latkowie w ramach Unii Europejskiej, myślę, że tak to można powiedzieć, zaczynają zadawać sobie pytania co do teraźniejszości, ale co do przyszłości. I myślę, że ta kwestia wolności to będzie coś, co będzie nam towarzyszyło. Powiedziałeś, że Donald zmienił zdanie pod wpływem protestów, ale... Znaczy to tak symbolicznie, no premier Tusk no, zmienił zdanie, no bo wszyscy pamiętamy, gdy twierdził, że absolutnie nie ugnie się i że jest pewny, przekonany co do swoich racji. I też wiemy, że mniej więcej 2 tygodnie później, czy 3 tygodnie później zmienił zdanie i doprowadził do takiej sytuacji, że rzeczywiście ten akt jest podpisany, bo został podpisany przez polskiego ambasadora, czy panią ambasador w Japonii w imieniu rządu, ale nie doszło do ratyfikacji. Po tym, co stało się w Parlamencie Europejskim w wakacje, kiedy odrzucono akta, no właściwie wydaje się, że w tej formie ten akt umowy międzynarodowej umarł. Ale dyskusja wokół ograniczenia wolności, wokół jakby kwestii praw w sieci, to jest kwestia, która nie znikła oczywiście. Ona się gdzieś będzie pojawiała i też widzimy, że co jakiś czas się gdzieś pojawia. To jest kwestia otwarta. Oni dalej będą próbować to zmienić. No tak, tak. I to jest kwestia pewnie definiująca dyskurs polityczny, ale właśnie myślę, że nie dyskurs polityczny w ramach poszczególnych krajów, ale dyskurs polityczny już w ramach Unii Europejskiej. To jest, myślę, coś niezwykle ważnego, bo po tym symbolicznym zjednoczeniu tych krajów zachodniej i wschodniej Europy, kiedy politycy zafundowali nam różne jakieś takie kwestie ekonomiczne, czy też budowania ponadnarodowej struktury, brakuje czegoś takiego jak demos europejski. Nie ma czegoś takiego moim zdaniem, ale pewne kwestie są dla nas wspólne. Pewne kwestie są wspólne dla młodych Brytyjczyków, dla młodych Niemców, młodych Polaków, młodych Węgrów. I to jest, myślę, ta kwestia na przykład wolności w internecie.
Ja chciałem dopytać o ciąg dalszy, bo czemu zacząłem, że Donald jakby nie zmienił zdania? Opowiedz o tym, że ci protestujący, liderzy spotkali się z represjami potem. Znaczy, w długim okresie czasu. Znaczy, powiem tak, no sytuacja w takiej, żebyśmy obciążali obecnego premiera decyzjami niezawisłych sądów, myślę, że to jest zbyt daleko idące. Ja bym się nie pokusił do takiej analogii, czy do takiego jakby bezpośredniego przełożenia pomiędzy decyzjami rządu a wymiaru sprawiedliwości. Ale rzeczywiście mamy do czynienia z taką sytuacją, że po 1989 roku wydawało się, że nowa konstrukcja państwa ma się opierać na prawach obywatela. To znaczy one mają być tymi prawami podstawowymi, a państwo ma pełnić całkowicie rolę służebną wobec obywatela. Może nie całkowicie, ale w dużym wymiarze. I doświadczenia na przykład chłopaków protestujących w Jastrzębiu, bo myślę, że to jest taki najbardziej drastyczny przykład, którzy zorganizowali protest i jeden z nich został niedawno skazany wyrokiem drugiej instancji, ten wyrok jest prawomocny. Sędzia uznała, że jest winny zorganizowanej nielegalnej demonstracji, ale odstąpiła od wymierzenia kary. Ale uznała go winnym. To jest taka sytuacja w skrócie polegająca na tym, że dwóch młodych chłopaków usłyszało, że jest o kwestii akta w mediach elektronicznych, nie w telewizji, ale w internecie. Postanowili się jakoś zorganizować i zrobić demonstrację, ponieważ byli bardzo młodzi, oni mieli wtedy bodajże 18 lat. Poszli po prostu do urzędu miejskiego z zamiarem zgłoszenia demonstracji. Wcześniej wzięli sobie formularz, wydrukowali z internetu. I urzędnik, tak kolokwialnie mówiąc, wyśmiał ich. Powiedział, że jest źle wypełniony ten druk i im go zwrócił. Coś, co jest kuriozum, ponieważ on powinien oczywiście zwrócić im ten druk, ale jednocześnie powinien poinformować o błędach, które tam są i jak oni powinni je usunąć. Mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że urzędnik nie przyjął dokumentu wniosku, a jednocześnie oddając go nie zwrócił uwagi, co oni mają tam zmienić. I sąd wykazał to ponad wszelką wątpliwość, że do takiego faktu doszło, ponieważ nie została zgłoszona ta demonstracja, no więc, a odbyła się później, no uznano, że naruszono przepisy prawa. No wydaje się, że w takim rozumieniu tych przepisów, tej ustawy możemy o tym mówić, ale w świetle konstytucji, tego podstawowego prawa, a jednocześnie no jakby no nie należy tego zachowania urzędnika, no nie powinno dojść do wyroku skazującego. Coś szumi, coś się stało, nie wiem. Też nie bardzo wiem, co się dzieje. Coś złego się dzieje. Z szumem. Ale ustąpił, więc miejmy nadzieję, że to chyba duch czasu zawiał, tak? Duch czasu zawiał i dotarł do nas, ale to tak brzmi trochę, znaczy nie trochę, to bardzo pozytywnie brzmi, bo to tak tytuł anegdoty, bo ten szum przypomniał mi szum morza. Ja i Tomek Pietruszka, Tomek, który był jednym z inicjatorów referendum w sprawie akta, tego wielkiego sukcesu też ubiegłorocznego, referendum nie doszło do skutku, ale sama ta presja, myślę, że też miała duże znaczenie wobec decyzji premiera. Byliśmy zaproszeni do pani Rzecznik Praw Obywatelskich, do dyskusji o demokracji. I tam w kuluarach pan prezydent Gdyni przyznał nam się, że był też jednym z uczestników demonstracji przeciwko akta. Właśnie tam w Gdyni nad morzem mówi, że wraz z innymi demonstratami podskakiwał, krzycząc nie dla akta. Więc to nie jest tak, że ta klasa polityczna też była jednorodna w tej opinii, jakby była. Nie powiem, że ona była przeciwko obywatelom. Myślę, że w dużej mierze wynikało to z dużego niezrozumienia przepisów prawa stanowionych przez nich, co jest dramatycznym oczywiście wnioskiem. Ale były też takie przykłady pozytywne właśnie, jak prezydent Gdyni, czy też pani Rzecznik Praw Obywatelskich, która jako jedna z pierwszych poparła protesty nasze i jak przyznała na tej konferencji, co było niezwykle miłe, no bo my byliśmy pewnymi reprezentantami ludzi, którzy protestowali, że mieliśmy rację, że mieliśmy stuprocentową rację, że oni dopiero wykazali to po kilku miesiącach, ale przyznała, że mieliśmy stuprocentową rację. My, obywatele, a nie urzędnicy, czy też wymiar całego państwa, służb państwa, które mają nas chronić, dbać o nasze prawa. Czy sprawa jest już zamknięta, czy tylko toczą się dyskusje na ten temat, jak wspomniałeś, znaczy, w różnych tak, instytucjach, czy cały czas jakoś sprawa jest nie do końca
pewna i czy można się czuć bezpiecznie pod względem bezpieczeństwa w internecie, pod względem zabezpieczenia wolności w internecie? Znaczy, to jest tak, że spór dotyczący wolności w internecie to jest spór, który towarzyszy naszym rodzicom w wymiarze właśnie wolności. Ten internet jest tylko pewnym nowym środowiskiem, pewnym wymiarem nowym, czy nowym frontem tej bitwy o wolność, czy też wojny o wolność, ale ten spór oczywiście cały czas nam towarzyszy. Ja myślę, że w ciągu roku możemy powiedzieć, że jesteśmy dużo bogatsi o pewną wiedzę dotyczącą internetu i też w tym wymiarze pewnie bezpieczniejszy, że ta samoorganizacja, która nastąpiła w ubiegłym roku, ona nie zniknęła. Oczywiście, ponieważ to byli ludzie od lewa, od lewicy do prawicy. Ja przypomnę, że myśmy zbierali podpisy za referendum ACTA i udało nam się zdobyć podpis na przykład Janusza Palikota i Antoniego Macierewicza, coś co prawda jest niemożliwe w jakiejkolwiek innej kwestii. To dzięki właśnie takiemu naciskowi społecznemu udało nam się zdobyć takie podpisy. Czy też Leszka Millera i Jarosława Kaczyńskiego. Jedyną formacją, która nie podpisywała się i był chyba zakaz taki w sprawie referendum ACTA, to była Platforma Obywatelska, to też warto przypomnieć. Szczególnie tutaj Młodzieżówka na przykład, Stowarzyszenie Młodzi Demokraci, gdzie mieliśmy takie przypadki kuriozalne właśnie jak w Jastrzębiu, gdzie oni wychodzili do demonstrantów i tłumaczyli im, że super jest umowa ACTA i że w ogóle o co chodzi, że przecież to jest bardzo dobra umowa. To jednak ten taki wymiar tych polityków, tych ich deklaracji, to jest coś, do czego możemy się odwołać w przyszłości, bo moglibyśmy wykazać, że znowu zmieni na przykład zdanie, a drugie właśnie ta samoorganizacja lokalnych liderów opinii, tak, samozwańczych w pewnej mierze, pokazuje, że oni nie zniknęli. My prowadziliśmy jako warsztaty analiz socjologicznych różne badania w ciągu ostatniego roku i widzimy, że wielu tych liderów, nawet jeśli pierwszy raz się zaangażowało w coś przy okazji ACTA, to oni gdzieś funkcjonują, coś dobrego robią dla lokalnych społeczności, dla siebie, dla współobywateli. I oni pewnie, gdyby coś złego się działo, byliby takim nowym, znaczącym głosem. I myślę, że to jest pewien optymizm. Oczywiście z drugiej strony ci, którzy stali za ACTA, bo pamiętajmy, że to są też ogromne pieniądze, też jakby pracują, ciągle coś robią i też oczywiście widzimy wzrost różnych też organizacji pozarządowych tego typu, tak, które mówią o wolności w internecie, a możemy tak naprawdę bliżej im się przyglądając zauważyć, że one są strażnikami, właśnie gwarantami wprowadzenia w przyszłości jakichś ograniczeń dotyczących wolności. I to jest ciągła walka, ciągły trud. Okej, okay. To teraz wrócimy do Kuby i do akcji Kolibra. Akcji projektu, wizji. Tak. Na początek chciałem zapytać o akcję zaczętą w zeszłym roku. Goń bolszewika z pomnika. A dokładnie Goń z pomnika bolszewika. No jest to akcja antykomunistyczna, patriotyczna, która ma za zadanie odkłamać historię, która była zakłamana za czasów PRL-u. I to jest jasne stanowisko. Przede wszystkim walczymy z takimi zakłamaniami związanymi z formacjami paramilitarnymi, z takimi hołdowaniem zbrodni, a takich miejsc to upamiętniających w negatywną stronę jest wiele. No ostatnim naszym sukcesem była likwidacja pomnika, znaczy nie wiem, czy już został fizycznie zlikwidowany, natomiast zmieniła się decyzja, która wcześniej to wstrzymywała, pomnika, który stoi w Rykach, upamiętniającego ZOMO, ORMO i chyba jeszcze ze dwie takie służby. Także widać, że takie pomniki stoją jeszcze w Polsce w publicznych miejscach, a ich miejsce jest prędzej Muzeum Historii Komunizmu w Kozłówce. Także na tym polega ta akcja. Dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego trzeba usunąć te pomniki zniewolenia?
Znaczy, no wiadomo, historię piszą zwycięzcy, więc skoro za czasu PRL-u ta historia była pisana w taki sposób, jak była pisana, i przy tworzeniu się trzeciej RP wszystko miało być odkręcone, historia miała być napisana na nowo, ujrzeć światło dzienne, ludzie poznali prawdę o Katyniu, no to dlaczego dalej funkcjonują w przestrzeni publicznej no takie pomniki jak pomnik Czterech Śpiących? No uważamy, że no, nasza tożsamość jest równie ważna jak nasza edukacja ekonomiczna i no, jeżeli mamy mówić prawdę, to w przestrzeni publicznej nie powinno być kłamstw. Bardzo, bardzo słusznie, bardzo popieramy. Oczywiście zapytałem o to, bo dla części osób może to być nie do końca zrozumiałe, ale mam nadzieję, że ten wywód całkowicie wyjaśni tym wątpiącym. No niestety jesteśmy w konserwie, ale czasem szczególnie wśród wolnościowców konserwatyzm no, się źle kojarzy. No po prostu to wynika ze złego zrozumienia terminu konserwatyzm. No niestety, ale staramy się działać tak, żeby tutaj między innymi przez konserwę, żeby konserwatyzm zaczął się kojarzyć pozytywniej. Mm-hmm. Dobrze. Jakie kolejne akcje mógłbyś nam tutaj przypomnieć? Może o Gońcu Wolności. Mm-hmm. Goniec Wolności, znaczy akurat ta, bo mamy trzy takie formy debaty publicznej, takie uczestnictwa w życiu publicznym, trzy takie projekty. To jest Stołeczne Debaty Młodych. W Warszawie organizujemy raz w miesiącu taką debatę. To jest raczkujące Centrum Analiz Kolibra, które niedługo wyda swoje pierwsze analizy. To jest nasz miesięcznik Goniec Wolności. Właśnie przechodzi on duże zmiany. Zawsze był wydawany i były tam bardzo ciekawe teksty, ale teraz stwierdziłem, że forma troszeczkę, trzeba unowocześnić formę i zmienić środki przekazu i troszeczkę formułę. Dlatego przez ten miesiąc trwałem pracę nad tym miesięcznikiem i prawdopodobnie od lutego wystartuje odświeżony, odnowiony na nowej stronie, w nowy sposób będzie kolportowany do odbiorców i będą tam się znajdowały nie tylko stricte wolnościowe, koliberalne teksty, ale także teksty związane zwykła publicystyka, nie tylko związana z tematami, które poruszamy. Także być może będzie rubryka sportowa. Myślę, że to jest będzie ciekawa gazeta, nie tylko do czytania, ale także do pisania w niej. Ja chciałem też pewną kwestię wyjaśnić, czym jest Koliber, bo od grudnia, kiedy zostałem prezesem, zacząłem robić takie sondę, jak ludzie postrzegają Kolibra, to widzą. No, Koliber jest od 13 lat w Polsce funkcjonuje i działa i ta formuła działania cały czas się zmienia. No, obecnie, że tak powiem, staramy się, aby te działania Kolibra były profesjonalne. To jest praca projektowa, tu będzie kształtuje się to Centrum Analiz i Koliber, który zawsze był takim stowarzyszeniem, gdzie wychodziliśmy na ulicę, była dobra zabawa, dalej jest taką, tworzy taką społeczność młodych i ambitnych ludzi, którzy bawiąc się nabywają doświadczenie i mogą stać się tymi liderami, o których mówił a propos akta Olo Zioło. A dodatkowo możemy zrobić też coś, co przyniesie wymierne korzyści. I że tak powiem, Stowarzyszenie Koliber nie będzie tylko stowarzyszeniem, ale będzie pełniło funkcję także w fundacji, instytutu, no, będzie robiło coś porządnego. Także taka jest wizja Kolibra. Myślę, że w ciągu tego roku no, nie tylko rozszerzy się Koliber o liczbę członków, oddziałów, miast, osób zaangażowanych czy projektów, ale także rozszerzy się obszar zainteresowań Kolibra i dziedziny, w których działa. Tak. Znakomicie. Tutaj mam wypisane jeszcze dwie ważne akcje Kolibra, mianowicie Akademię Kolibra i debaty
Kolibra. Czy mógłbyś o nich wspomnieć? Tak. Znaczy i o jednej projekcie, i o drugim mówiłem. Akademia Kolibra to jest konkurs warszawski. Stołeczne debaty młodych to są te debaty. Natomiast mogę jeszcze powiedzieć o innym, no, też związanym z tożsamością narodową, z historią projekcie Koliber Historia. To jest projekt też, który dopiero się rozpędza i dotyka on tematu około historyczne. Do tej pory były to spotkania historyczne z historykami. Jedna taka akcja w terenie polegała na sprzątnięciu, wyczyszczeniu grobów bohaterów na Powązkach. Także o tym jeszcze nie mówiłem. No, Koliber dla życia jest omawiany tutaj, cała audycja jest dżingiel, więc tutaj już wszystko jest jasne. Pod koniec stycznia ostatnim miastem, w którym zawita October Baby w pierwszej takiej trasie koncertowej, będą Puławy, z których wszystkich serdecznie zapraszam do obejrzenia filmu. My również zapraszamy. No i cóż, wieczór powoli dobiega końca. Myśmy przebiegli przez wszystkie tematy. Kreator, może ty masz jakieś pytania, bo ja już nie mam pomysłów. Szczerze mówiąc. Pytania, no wiemy, gdzie będzie October Baby. No jeszcze może do Ola pytanie takie. Jak widzisz przyszłość, czy będą próbowali te akto dalej przeciskać? No bo mówię, że oni przegrupowują się jakby w tej chwili, że to będzie dalej gdzieś tam podskórnie pulsować, zwłaszcza że nasz rząd jest jednak dosyć uległy w tej sprawie i z jednej strony ulega wyborcom, ale no, nie wiadomo, co to będzie dalej. Takie ja mam wrażenie przynajmniej. Znaczy ja myślę, że powinniśmy skierować wzrok gdzie indziej. To znaczy moje doświadczenie osób, z którymi współpracowałem, tych liderów, których poznałem, bo tutaj warto wymienić, nie wiem, Roberta Partykę, Magdę Szecówkę, Tomka Pietruszkę i wielu, wielu innych, jest takie, że ten rok w Polsce bez wyborów, bo myślę, że to jest niezwykle ważne, powinniśmy wykorzystać do tego, żeby przyglądać się tym ludziom, którzy zapewnili nam tą wolność, bo pamiętajmy, że moglibyśmy funkcjonować obecnie w zupełnie innej rzeczywistości. Może nawet nie byłoby takiej sytuacji, że moglibyśmy się tutaj na kontestacji spotkać. Mogłoby tak być. Więc to jest coś, o czym często zapominamy. I myślę, że powinniśmy się właśnie skupić na tym, żeby obserwować tych ludzi, którzy zapewnili nam wolność i jakoś ich wspierać. To znaczy różne widzę inicjatywy po roku okrzepły, niektóre dopiero teraz się rodzą, ale rodzą się, myślę, że w oparciu o coś niezwykle ważnego, to znaczy rok temu to były emocje, to była chwila, po roku widzimy, kto się rozwija, kto nabrał pewnych dodatkowych kompetencji, kto szuka porozumienia z innymi ludźmi i jakoś ich wspierać. Ja myślę, że to jest niezwykle ważne. Tu bym chciał zaapelować do słuchaczy kontestacji właśnie do tego, żeby byli wyczuleni na taki pozytywny głos. To znaczy, myślę, że nie mamy takiej możliwości, żeby powstrzymać możnych tego świata, żeby rozważyć, co oni robią, szukać, szperać w internecie. Powinniśmy się skupić na samoorganizacji. To jest, myślę, niezwykle ważne i to jest coś, co powinno w tym roku być naszym celem. Też poszerzanie tej sfery wolności przez to, że takie niezwykle ważne doświadczenie, które dotknęło, myślę, że wielu set tysięcy młodych ludzi w Polsce, kiedy zobaczyli, że kolokwialnie mówiąc, media kłamią, tak? To doświadczenie PRL-u, którego doświadczali nasi rodzice, wróciło, bo przez tydzień media, czy to telewizje, czy radio, czy prasa, nic nie mówiły o protestach. Ci młodzi ludzie marzli, było wtedy bodajże -20, -25 stopni na ulicach i nikt o nich nie mówił. Zauważyli, że mogą coś robić i być niedostrzegani, tak? Przez oficjalny mainstream. Także myślę, że to jest niezwykle ważne, żeby dbać o tych ludzi, którzy coś zrobili, poszerzać te sfery wolności i się samoorganizować, ale samoorganizować się właśnie wokół jakichś pozytywnych projektów. Nie wiem, teraz widzimy, że politycy zaczynają krzyczeć o wolności w internecie, ale wiemy, że ci politycy w zeszłym roku nic dla nas nie zrobili, więc też nie dać się łowić tym politykom. Ja podam też taki przykład Szymka z Rybnika, który właściwie
reaktywował kwestię dotyczącą Straży Miejskiej. To on zbierał podpisy w Rybniku, w Pszczynie, pomagał różnym innym. Nawet się podpisałem, bo koledzy z Kontest Klubu Rybnik wspominali o tym, to tam w ogóle... Dokładnie. I o dziwo dużo ludzi oddolnie to popiera, tylko po prostu no, trzeba ruszyć to dalej, bo jest problem, że władza duży opór stawia. Problem polega na tym, że władza staje, ale też zaczyna Palikot mówić, że to on za tym stoi, co jest totalną bzdurą, prawda? A Szymon, który wiele rzeczy zrobił, zaczyna gdzieś tam znikać. Myślę, że musimy dbać o tych naturalnych liderów i mówić, kto inicjuje akcję, wspierać. To faktycznie to robi, Podobna sytuacja miała miejsce w Bydgoszczy, gdzie nowa prawica razem z Kolibrem tą akcję chciała tą Straż Miejską jakoś usunąć i tam nawet Ruch Palikota miał bana na tą akcję ze względu, że ktoś tam miał rodziców pracujących w Straży Miejskiej, a później no niestety no, sobie przypisywali, że to oni się za to biorą, także... Podobnie jest w Łodzi. Jeśli chodzi o likwidację Straży Miejskiej, to też chłopaki z Kolibra razem z Konstruktywnym Sosnowcem w Sosnowcu działają. W Szczecinie też są próby. Także myślę, że takie wspólne akcje wielu środowisk wolnościowych w jednym celu są wspólne. To, co pokazało ACTA, bo to byli nie tylko liderzy tacy znikąd. To w Siedlcach wziął się za to człowiek z Nowej Prawicy. W Poznaniu zorganizował to prezes oddziału Poznań, Stowarzyszenie Koliber, Tomasz Purul. I ci ludzie, pomimo że pod różnymi banderami, jeżeli jest cel, no to mogą wejść pod jedne skrzydła i we wspólnym celu działać. Dlatego no tak ważna jest dobra komunikacja. Ja myślę, że tutaj jest coś, co też nie powinno nam umknąć. No ja jestem wolnościowcem, ale wiele osób też o lewicowych poglądach się zaangażowało i oni byli wielkim zasobem, żebyśmy też się nie odcinali od tych osób, tylko właśnie w tym duchu współpracy szukali tego, co nas łączy i jakby na tych pozytywnych aspektach współpracy się skupiali, bo oczywiście różnice są niezwykle ważne i są istotne, ale w tej kwestii wolności wobec możnych tego świata, tak brutalnie mówiąc, powinniśmy szukać sojuszników i nie bać się współpracy. Ja myślę, że to doświadczenie właśnie powinno być niezwykle ważne. I jeszcze jedna rzecz. Mamy konstytucję. Ta konstytucja jest lepsza lub gorsza, ale ona nam gwarantuje pewne wolności. Mamy też Trybunał Konstytucyjny i powinniśmy jakby zacząć w Polsce egzekwować to prawo podstawowe i sięgać do takich wzorców bardzo pozytywnych, to znaczy takiego wzorca, czy to ze Stanów Zjednoczonych, czy bliskiej nam po sąsiedzku leżącej Republiki Federalnej Niemiec, do czegoś ważnego, wydaje mi się, co jakby nie funkcjonuje u nas, to znaczy do takiego patriotyzmu konstytucyjnego. Znaczy powinniśmy się uczyć, że nie jesteśmy tylko przedmiotami praw, ale jesteśmy podmiotami praw. I myślę, że powinniśmy o to dbać. W tle jest szum, zatem odbiorę telefon, który właśnie od dłuższego czasu tutaj brzmi. Halo, halo. O, nasz słuchacz stały. Witamy, zachęcamy. Jesteś tam ostatni sprawiedliwy? Halo, halo, ostatni? Z telefonów takich głuchych mogę powiedzieć szybko anegdotkę, póki nikt się nie odezwie. Kiedyś niestety nie dysponowałem mikrofonem, a bardzo chciałem dodzwonić się do kontestacji. Na audycji Martina podpisałem się nickiem, znaczy taki miałem nick na Skype'ie, nie mam mikrofonu i zadzwoniłem. No i to była to trochę podpucha. Niestety Martin dał się złapać, odebrał ode mnie rozmowę i się dziwił, że nikt nie mówi. Dopiero po minucie się zorientował, że mam nick, nie mam mikrofonu. No, ale i tak sobie chyba nie nawet to słuchałem na żywo. Tak. Ostatni ma coś z mikrofonem właśnie, ale zadaje pytanie pisemnie, więc zaczekam aż... O, już przysłał. Jego komentarz brzmi: Palikot to koniunkturalista, kiedyś rzekomo za liberalizmem był. On wszystko podpisze, co jest chwytliwe. Stwórzcie organizację, forum skupiające organizacje antyakta i sympatyków, bo oni się organizują. A wy co? I tu pytanie. No to ja powiem od razu wprost. No, ostatni napisz do mnie, oloziolo@gmail.com. To nie jest tak, że się nie organizujemy, tylko my nie krzyczymy, tylko spokojnie pracujemy. To jest praca organiczna. To jest też taka sytuacja, że
dokonuje się też pewna naturalna selekcja. Ci, którzy wytrwali, ci, którzy coś robią po roku, ci, którzy się rozwijają, ci, którzy są w końcu też zdolni do współpracy, oni współpracują ze sobą, tylko że to jest proces. Pamiętaj, że Paliko to jest ktoś, kto na każdej skinienie może być w mediach i o nim słychać, a osoby, które gdzieś funkcjonują poza Warszawą, działają aktywnie, nie mają czasu na to, plus no media nie są jakby zainteresowane pokazywaniem czy też lansowaniem tych osób, więc to jest praca, to jest proces. Ja proszę cię, Ostatni Sprawiedliwy, napisz w temacie Ostatni Sprawiedliwy, proszę napisz do mnie maila, może uda nam się spotkać albo w realu, albo chociażby na Skype'ie porozmawiać. I oczywiście ja myślę, że nie jest możliwa formuła jednej organizacji, ale myślę, że jest możliwa i jest też pewne oczekiwanie pewnej konfederacji, to znaczy to jest pewien proces, który został zainicjowany rok temu i myślę, że on doprowadzi do jakiejś instytucjonalizacji ludzi, którzy funkcjonowali przy ACTA. To nie będzie jakiś ruch polityczny, to raczej ruch obywatelski, tylko pytanie, na czym on się skupi, tak? To muszą być jakieś 3-4 kwestie i tak naprawdę każdy z nas, czy ty kreator, czy ty Jabol, czy ty Jakub, ja, powinniśmy być strażnikami tych podstawowych wolności, bo jak widzimy, no, politycy nam nie zagwarantują, czy nie zapewnią nam tych podstawowych praw, ale no też... Polska nie ma wolnych mediów w zasadzie. Ale też dokładnie, jakakolwiek demokracja zawsze opiera się na aktywnych obywatelach. Aktywny obywatel to jest ktoś, kto poświęca czas, czas to pieniądz, więc też nie bójmy się wspierać osób jakimiś drobnymi datkami, bo ja nie wierzę w jakieś duże płatności, ale wierzę na przykład w to, że każdy z nas jest w stanie, nie wiem, złotówkę miesięcznie przeznaczyć na jakąś organizację i skupmy się na tym, to znaczy to nie jest jakaś duża kwota, prawda, 1 złoty, ale jeśli na przykład kilka tysięcy ludzi będzie w stanie zrzucać się raz w miesiącu na jakąś osobę, która zajmuje się jakimiś sprawami dotyczącymi wolności czy jakiejkolwiek innej sprawy, to już jest pewien kapitał i wokół takich ludzi, wokół takich akcji powinniśmy się organizować. I myślę, że taka długotrwała praca właśnie budowania takiego społeczeństwa obywatelskiego zaowocuje pozytywnymi zmianami, bo to, co się zdarzyło w zeszłym roku, to jest pewien fenomen. To jest coś, co jakby nikt się tego nie spodziewał, skąd się to wzięło, a wzięło się z czegoś takiego, że my, nie znając się, tylko przez internet, zaufaliśmy sobie i okazało się, że to zaufanie, poparte wielką pracą, zaowocowało wielkim sukcesem, to znaczy to jest case sukcesu, czyli taka historia sukcesu jest szansą na przyszłość, bo to nie jest historia porażki, to jest historia wielkiego sukcesu. My sobie jeszcze nie zdajemy z tego sprawy jak wielkiego, ale to, o czym przed chwilą kreator mówiliśmy. Mogliśmy się obudzić w takiej rzeczywistości, że taka audycja jak dzisiaj nie miałaby miejsca. No właśnie, tutaj chciałbym wykorzystać okazję, że wspomniałeś o finansowaniu i bardzo zachęcić do różnych datków i podziękować naszym sponsorom. Kseni z Warszawy, Maciejowi z Kościana, Krido, Krukowi, Mateuszowi z Kanady, Maciejowi Sieczce i innym wszystkim, którzy wcześniej nas wspierali. A Ostatni Sprawiedliwy obiecał, że do ciebie napisze. Serdecznie dziękuję i pozdrawiam. Zachęcam też wszystkich innych. Ja chciałbym krótko nawiązać do tego koniunkturalizmu Palikota i do tego, co mówił Olo Zioło, że należy się organizować. Chciałem powiedzieć, czym się różnią działalność takich organizacji pozarządowych od organizacji politycznych, partii politycznych z nastawieniem, z aspiracjami wyborczymi, że takie organizacje zawsze będą miały cele, niezależnie co słusznego będą robiły, zawsze ich celem będzie w dużej mierze dostanie się do władzy i że tak powiem do parlamentu, do rządu i tam realizację tych celów. I taką oni nie zakładają, takie organizacje nie zakładają pracy u podstaw. Natomiast organizacje takie jak Koliber, organizacje i osoby związane z ACTA wierzą w mobilizację obywatelską, w inicjatywę obywatelską i z pracy u podstaw i w edukację i to jest skuteczne i w taki sposób można działać. Znaczy ja tu tak jeszcze dodam, bo się wtrącę na szybko, że wszystkie przerośnięte organizacje i zwłaszcza takie, które mają powiązania ze światem polityki i korporacji, to działają w podobny sposób, bo nawet na filmach Kamila Cebulskiego z Afryki, jak opowiadał, ile kosztowała budowa studni przez prywatne firmy sponsorowane i tam zdatków parafian,
a ile kosztuje studnia budowana przez UNICEF i ONZ i tam jak Unia coś dofinansowuje, to jest przepaść po prostu, to jest ponad dwa razy różnicy, a studnia tak samo działa, a jeszcze tu możesz prywatnie sprzedawać tę wodę i ludzie mają wodę w swoich domach, nie muszą po nią chodzić kilometrów, także... Ale ja bym chciał tutaj też, żebyśmy nie poszli w takim duchu totalnej takiej wolności, takim, nie wiem, libertariańskim totalnym, też to... zwrócić uwagę, że no pewne rzeczy, czy nam się to podoba, czy nie, możemy tylko rozwiązać na poziomie państwa, nie mówiąc no, o drogach, część tak. Czy też o kwestii ubezpieczeń, ponieważ to jednak na poziomie całej wspólnoty musimy o pewnych rzeczach zadecydować, czy idziemy w kierunku no jakimś tam równościowym czy innym, musimy pamiętać o takiej odpowiedzialności, to znaczy musimy pamiętać, że wbrew temu, co mówią różni ideolodzy naszej wolności po 89 roku, że nie ma samej wolności, wolności musi zawsze towarzyszyć odpowiedzialność. I to jest coś, co powinno się łączyć, wolność i odpowiedzialność. I nie tylko odpowiedzialność za dzisiaj, ale też za przyszłość. Musimy zerwać z takim myśleniem elit politycznych, na które niestety trochę jesteśmy skazani jeszcze, które myślą takimi cyklami niezwykle krótkimi, roku, dwóch, trzech, najdalej patrzą kalendarzem wyborczym, czyli 4 lat. To jest coś, czym musimy zerwać jako obywatele i tego musimy się trzymać, to znaczy takie gruszki na wierzbie właśnie w krótkim okresie czasowym to jest coś, co niszczy przyszłość nas, ale też naszych dzieci i przyszłych pokoleń. To jest pewien trud, który wszystkich nas czeka. No dokładnie. Godzina jest już późna, cała godzina audycji minęła, więc będziemy kończyć. Myślę, że dobrym podsumowaniem będzie zdanie, takie przypomnienie, że jesienią witaliśmy na naszych falach między innymi Ziemkiewicza, Grzegorza Brauna i innych gości, Roberta Winnickiego, Kornela Morawieckiego, którzy teoretycznie próbowali nam opowiedzieć, jak wydaje im się, że można Polskę odzyskać. Dzisiaj mówiliśmy, jak to w praktyce może wyglądać, działania oddolne, jak to działa, jak można nie ufać mediom. Ja powiem jedno. Przestańmy odzyskiwać Polskę, tylko skupmy się na tym, że jesteśmy jej właścicielami i zacznijmy zachowywać się jak właściciele. No i to jest najlepsze zdanie, jakie można było wyrazić na puentę. Cóż, dziękujemy bardzo serdecznie. To była konserwa, prowadzili Abolissimus i... Kreatur. Naszymi gośćmi byli Olo Zioło. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I Kuba. Tym, którzy z nami byli, do usłyszenia, do zobaczenia. I Kuba Kulesza. Dziękuję bardzo słuchaczom i prowadzącym. Dobranoc wszystkim. Dobranoc. Nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. Londyn, miasto w Anglii. To co mi pan nic nie mówi? No mówię pani właśnie. To przecież ja muszę pójść i poszukać. Zobaczyć, gdzie to jest. Zdrowa!